Fundacja Niezależne Media otworzyła specjalne subkonto. Wszystkie dane znajdą Państwo w naszych mediach społecznościowych, na portalu niezależna.pl, na portalu telewizjarepublika.pl. Tam można wpłacać pieniądze. To są pieniądze, które mają pomóc i umożliwić dziennikarzom mediów publicznych dalszą pracę, dalsze funkcjonowanie. To jest naprawdę w tej chwili bardzo ważne, szanowni państwo. Walczymy i to już nie jest, słowo zbyt mocne do tej sytuacji, a być może wprost przeciwnie. Walczymy o zachowanie wolności słowa w Polsce. Sytuacja jest niezwykle poważna. Bardzo ci serdecznie, Michale, dziękuję. My będziemy jeszcze próbowali się z tobą łączyć, więc pozostań w gotowości. Szanowni państwo, a teraz gościem Telewizji Republika, w studio Telewizji Republika jest pani poseł Joanna Lichocka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Rady Mediów Narodowych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień pani dobry, poseł. Witam panią. Pani poseł, w gabinecie prezesa telewizji publicznej siedzą w tej chwili jacyś ludzie. No, oni twierdzą, że zarządzają telewizją publiczną. Wiemy o tym, takie są informacje od posłów Prawa i Sprawiedliwości, że nie otworzyli drzwi nawet na żądanie policji. Tam ukrywają człowieka, który dokonał napadu na panią poseł Joannę Borowiak. Poturbował ją, więc w tej chwili już kryją także przestępcę. No, uniemożliwiają dochodzenie sprawiedliwości już nawet tej dotyczącej przestępstw kryminalnych. Jak pani poseł na to patrzy i na tą procedurę, którą postanowił zastosować rząd Donalda Tuska, pan pułkownik Sienkiewicz, wobec mediów publicznych? Po pierwsze, nie należy sprowadzać tych działań tylko do Bartłomieja Sienkiewicza, ponieważ on dostał polecenia od Donalda Tuska. To są decyzje Donalda Tuska, rządu Donalda Tuska i jego osobiście obciążają. Sienkiewicz jest tego wykonawcą i to jeszcze wykonawcą takim jak z finezją kogoś, kto chodzi z kijem baseballowym. To, co się dzisiaj stało, to są działania całkowicie nielegalne, całkowicie wbrew polskiemu prawu, polskiej konstytucji, wbrew również zasadom demokracji. Jest to działanie całkowicie uzurpatorskie. Ci ludzie, którzy twierdzą, że są prezesami czy radia, czy telewizji, są uzurpatorami. Oni nie mają żadnych podstaw prawnych, legalnych, żeby zarządzać mediami publicznymi. I mamy do czynienia z taką pierwszą, bardzo mocną odsłoną rządów antydemokratycznych obecnej większości. To, że dzisiaj wszyscy zobaczyliśmy, że został wyłączony sygnał TVP Info i została zablokowana strona internetowa TVP Info, no to jako żywo przypomina stan wojenny i wprowadzanie stanu wojennego, kiedy też zniknęły wszystkie kanały, wszystkie Michał Rakoń przed chwilą mówił o tym, że zniknął serial Reset już. Reset jest jednym z przykładów, ale tak naprawdę zniknął, została zablokowana możliwość informowania Polaków o tym, co się dzieje. Również o tym, co się dzieje w tej chwili w telewizji polskiej, czy to na Placu Powstańców, czy to na Woronicza. Mamy do czynienia z przemocą, mamy do czynienia z działaniami autorytarnymi i tak na nie należy patrzeć. Pani poseł, ci, którzy, no, tam jakiś człowiek przyszedł, twierdził, że jest szefem Rady Nadzorczej, pan Piotr Zemła, to zdaje się adwokat z Warszawy, przedstawiał się posłom Prawa i Sprawiedliwości jako szef Rady Nadzorczej, też jeszcze pani inna adwokat też mówiła dokładnie to samo, że też jest członkiem Rady Nadzorczej. W Polsce jest prawo zupełnie jasne. Władze mediów publicznych powołuje Rada Mediów Narodowych. Jest większość w Sejmie. Większość w Sejmie ma pełną swobodę zmian legislacyjnych. Może zaproponować jakiś inny model. Może to przeprowadzić przez Sejm, przez Senat. Może uzgodnić to, próbować to uzgodnić z prezydentem. No, to są procedury demokratyczne. A ta procedura, którą zastosował pan Sienkiewicz, jest po prostu procedurą, która w ogóle nie ma zastosowania. Polskie ustawy mówią zupełnie co innego. To jest całkowicie wbrew prawu. Równie dobrze mógł powiedzieć, że mu się to przyśniło, że pan Zemła będzie członkiem Rady Nadzorczej TVP. To jest mniej więcej taka sama podstawa, rozumiem, sen czy cokolwiek innego. Te decyzje są nieważne z mocy prawa. To jest oczywista oczywistość, że to jest wbrew obowiązującej ustawie.
racji. Oni wchodząc z tymi osiłkami i przejmując gabinet prezesa telewizji publicznej, twierdzą, że te zarządy są powołane nielegalnie, bo Rada Mediów Narodowych jest nielegalna. Nieprawda. Rada Mediów Narodowych działa na podstawie istniejącej ustawy, której nigdy nikt nie zanegował, która jest zgodna z konstytucją, bo istnieje domniemanie konstytucyjności, jeżeli nikt jej nie zaskarżył i wyrok Trybunału, i nie ma żadnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego do tej ustawy. W związku z tym oni kompletnie nie stoją, nie liczą się z prawem. I trzeba też powiedzieć jedno. W żadnym europejskim państwie minister urzędujący w rządzie nie powołuje i nie odwołuje żadnych szefów mediów publicznych. To jest wbrew również prawu europejskiemu. Także oni za jednym zamachem łamią konstytucję, ustawę o radiofonii i telewizji, zasady praworządności i prawo europejskie. To są, proszę państwa, kompletnie antydemokratyczni politycy, ale to są po prostu przestępcy. I ja bym chciała powiedzieć bardzo jasno. Wszyscy ci, którzy dzisiaj mają poczucie siły, że jest większość sejmowa, że policja, że wojsko, że Sienkiewicz, że Tusk, którzy w tym uczestniczą, no prędzej czy później odpowiedzą za to karnie, bo to są przestępstwa. To no, jest łamanie prawa. Przepraszam, czy tylko karnie? Bo tu jest też odpowiedzialność przecież cywilna. Ci ludzie wdarli się do publicznej spółki, rozporządzają jej mieniem, w tej chwili wywołują gigantyczne straty finansowe, bo szanowni państwo, no, każda minuta wyłączenia sygnału TVP to są po prostu gigantyczne pieniądze, więc no, ktoś za to też powinien odpowiadać finansowo. I rozumiem, że ci, którzy dzisiaj tam siedzą w telewizji publicznej, oni jako pierwsi zgłosili się do tego, żeby ponosić taką odpowiedzialność właśnie również swoim majątkiem za wywoływanie tych szkód, które dotyczą każdego z nas, bo to jest mienie publiczne. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że nie jest to działalność bezkarna. I dobrze by było, żeby nie tylko pan Sienkiewicz czy pan Tusk się zliczył z tym, ale ci urzędnicy, którzy przygotowują te dokumenty, a także ci, którzy właśnie w tej chwili nielegalnie zajmują gabinety zarządów mediów publicznych. Pani poseł, ale ja spoglądam na portale kordonu medialnego, który no, działa wokół Donalda Tuska i w gruncie rzeczy nie widzę tutaj reakcji polityków partii rządzącej. Nikt się specjalnie nie rwie do tego, żeby uzasadniać i tłumaczyć legalność tej sytuacji, z którą mamy teraz do czynienia. Czy jak pani poseł to ocenia? Czy rzeczywiście będą chętni, poza panem Sienkiewiczem, który być może ma jakieś inne interesy i uznał, że to mu się opłaca, bo ktoś mu później obiecał miejsce w Brukseli i być może wierzy w to głęboko, że ta Bruksela go obroni przed odpowiedzialnością karną w Polsce. Czy zdaniem pani poseł ta sytuacja może mieć jakieś konsekwencje też polityczne wewnątrz tego obozu rządzącego? Nie umiem tego przewidzieć, ponieważ nie wiem, do jakiego stopnia posłowie tej większości są zdemoralizowani. Sienkiewicz i Tusk wiadomo, że są gotowi, to pokazali, na każde zachowanie przemocowe, łamiące zasady demokracji, niszczące wolność słowa. Natomiast czy 100% polityków tej większości sejmowej też jest na to gotowych? Nie wiem. Na razie temu kibicują, przynajmniej wczoraj podczas debaty nad skandaliczną uchwałą Sejmu w sprawie mediów publicznych. Wszyscy mówili jednym głosem. Także ja bym się raczej nie łudziła, że tam nastąpi jakiś rozłam, jakieś otrzeźwienie, że nie, tak nie można. Myślę, że dla nich liczy się skuteczność. Zamknięcie ust dziennikarzom, którzy będą mogli patrzeć im na ręce. Zamknięcie mediów, które będą mogli mówić na przykład o przyspieszeniu i przyjęciu paktu migracyjnego, do czego właśnie doszło. Nie można w ich pojęciu tolerować żadnego wyłomu w tych głównych mediach, żeby była mówiona o prawda o charakterze ich działania. Ten rząd doszedł do władzy na oszustwie. Trzecia droga była projektem, która wprowadziła opinię publiczną w błąd. Trzecia droga nie miała prowadzić do rządu Tuska. Bardzo wielu wyborców nie chciało, żeby premierem był Donald Tusk. Głosowało na trzecią drogę, bo sądziło, że to jest jakieś inne rozwiązanie.
Nieprawda. I gdy opierają się na takim oszustwie, to potem już kolejne oszustwa, kolejne działania, no niegodziwe, też są tego wynikiem. Nie widzę wśród posłów ani PSL-u, ani Ruchu Hołowni, ani no, tym bardziej postkomunistycznej lewicy najmniejszej refleksji na ten temat, że Polacy powinni mieć wybór, że powinni mieć różne źródła informacji, powinni mieć debatę spluralizowaną, a nie jednolity front propagandowy ich władzy. To jak najgorzej o nich świadczy oczywiście, o ich stosunku do demokracji. Ale dzisiaj mamy rzeczywiście bardzo poważną sytuację. Doszło do zamachu na wolność słowa, doszło do zamachu na prawo Polaków do wyboru informacji, źródeł informacji, do tego ich prawa, żeby być dobrze poinformowanym. I teraz będą próbować to na różne sposoby wykorzystywać, żeby Polaków oszukiwać, manipulować nimi, szczuć oczywiście Pani poseł, na ale Prawo wczoraj, i Sprawiedliwość. Wczoraj do marszałka... Jeszcze tylko dokończę. To ma być gwarancją utrzymania i odbudowania systemu postkomunistycznego. I to takiego odbudowania, żeby nikt, żadne inne ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość, obóz Zjednoczonej Prawicy nie mógł nigdy naruszyć spokoju elit postkomunistycznych. Pani poseł, wczoraj pan prezydent Andrzej Duda skierował list, były dwa listy, ale ten jeden poświęcony był sprawie właśnie mediów publicznych i tej uchwale, która wczoraj pojawiła się nagle w Sejmie i została przegłosowana. No, pan prezydent bardzo jasno opowiedział się w tej uchwale po stronie legalności, po stronie prawa. No, dziś wiemy, że jeżeli ktoś, szanowni państwo, miał jakiekolwiek złudzenia, że to prawo będzie złamane już w taki sposób najbardziej bezczelny i wulgarny, to już dzisiaj złudzeń żadnych nie ma. Rozumiem, że już nawet pan prezydent złudzeń mieć nie może. Jeżeli nawet liczył na jakieś opamiętanie, to dzisiaj wszystko jest jasne, karty wyłożone na stół. Mamy przestępców, którzy siedzą w gabinecie prezesa telewizji publicznej i jeszcze chronią jakiegoś łobuza, który napadł na panią poseł. Przed odpowiedzialnością karną go chronił, więc mamy naprawdę szereg przestępstw już w tej chwili popełnianych. Ale czy pani poseł, oczekuje od pana prezydenta Andrzeja Dudy no w tej chwili takiego jasnego sygnału. Być może i do pana premiera Donalda Tuska, który ponosi pełną odpowiedzialność za ten stan rzeczy, ale też i do obywateli. Zobaczymy. Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie przewidzieć ruchu pana prezydenta Andrzeja Dudy. Oczywiście on wypowiadał się zawsze w obronie wolności słowa i mówił, że będzie bronił mediów publicznych. Także ten wczorajszy list ja przyjęłam jako właśnie jedno z takich działań, takie zamanifestowanie. Nie pozwalam wobec tego, co robi większość rządząca. Myślę, że ta sprawa z pacyfikacją mediów publicznych bardzo negatywnie wpłynie w ogóle na relacje między obozem rządzącym a ośrodkiem prezydenckim i ta koabitacja będzie, no myślę, że bardzo trudna, ale trzeba zostawić panu prezydentowi pole do rozeznania możliwości działania. Tutaj one są, szczerze mówiąc, nie największe, ponieważ ta ekipa kieruje się kijem bejsbolowym, a nie prawem. I tutaj w takim wypadku ludzie, którzy są demokratami, którzy reprezentują wartości demokratyczne, no są dosyć bezradni. No co zrobić wobec osiłka, który bije posłankę w telewizji publicznej? No i jest całkowicie bezkarny, chroniony przez Donalda Tuska i jego towarzyszy. No, to jest coś niebywałego w ogóle. Trudno na to znaleźć określenia. Ale dobrze by było, żeby Polacy zdawali sobie sprawę, z kim mamy do czynienia. Mamy do czynienia z autorytarnie myślącymi ludźmi, którzy są spadkobiercami tradycji PRL-owskich, komunistycznych i tym się właśnie kierują. Tak działają. Szanowni państwo, my od wielu miesięcy na antenie Telewizji Republika używaliśmy takiego określenia tituszki Donalda Tuska. Tituszki to byli ci łobuzi, jacyś tacy ludzie, którzy napadali na zlecenie Janukowycza w czasie Majdanu w Kijowie. To takie bardzo słynne sceny właśnie z ich udziałem. No jak się okazało, takie tituszki rzeczywiście już zostały w
Polsce również uruchomione i siedzą też na Woronicza. Państwo widzą, że my wzywamy też do manifestacji o godzinie 16 właśnie pod siedzibą, główną siedzibą TVP. Kto może, niech przyjedzie. Czas jest trudny, bo jest czasem przedświątecznym. Pewnie też dokładnie z tych powodów został wybrany przez pana premiera Donalda Tuska, żeby no, trafić w taki moment mniejszej czujności opinii publicznej, ale sprawy są naprawdę arcyważne i po prostu warto być, warto wspierać dziennikarzy mediów publicznych i oczywiście Telewizję Republika. My będziemy starali się razem współdziałać z tymi dziennikarzami, którzy w sposób bezprawny z mediów publicznych zostali odsunięci od swojej pracy. Pani poseł Joanna Lichocka, członek Rady Mediów Narodowych. Jeśli mogę, jeszcze bardzo proszę. Chciałam powiedzieć, że o 15:00 jest posiedzenie Rady Mediów Narodowych. My wydamy oświadczenie, w którym stanowczo zaprotestujemy przeciwko tym nieprawnym, autorytarnym, oczywiście antydemokratycznym działaniom. I chcę też powiedzieć, że dostaję bardzo dużo telefonów i SMS-ów od ludzi z mojego okręgu sieradzkiego, z okolic Warszawy, którzy po prostu jadą, siedli w samochody i jadą bronić mediów publicznych. Bardzo chciałam Państwu za tę gotowość w tak trudnym, przedświątecznym czasie podziękować, ale rzeczywiście mamy taką znaczącą datę. Myślę, że dziś trzeba zająć stanowisko. No, koalicja 13 grudnia działa w sposób dokładnie taki, jaki się większości Polaków z tą datą kojarzy. Bardzo serdecznie dziękuję pani poseł Joanna Lichocka, członek Rady Mediów Narodowych. O 15:00 dziś specjalne spotkanie, posiedzenie Rady Mediów Narodowych, więc czekamy na ten komunikat. Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Za chwilę Piotr Lisiewicz będzie Państwa i moim gościem. Ja też miałam sygnał z reżyserki. Bardzo proszę, żeby potwierdzić, że mamy też połączenie z panem ministrem Antonim Macierewiczem. A wypowiedź, mamy wypowiedź pana ministra Antoniego Macierewicza, który jest w tej chwili w siedzibie głównej telewizji publicznej przy ulicy Woronicza w Warszawie, a o godzinie 16, o 16 dziś, właśnie tam, na Woronicza, pod głównym budynkiem TVP, kto może, niech przyjedzie. Czas jest trudny, przedświąteczny, ale naprawdę dzieją się rzeczy bardzo ważne w Polsce i warto, żeby każdy, kto tylko może, wziął udział w tej demonstracji. Tak pewno będziemy jeszcze organizować kolejne manifestacje, więc Państwa też gorąco zachęcam do tego, żeby nawiązywać kontakty z lokalnymi, chociażby klubami Gazety Polskiej, z posłami Prawa i Sprawiedliwości, tam szukać informacji i starać się organizować, bo społeczeństwo obywatelskie musi przeciwstawić się tym uzurpatorom z Tuskiem na czele. Bardzo serdecznie pani poseł dziękuję i pan minister Antoni Macierewicz. Prezesa, żeby za wszelką cenę...